Siemanko kochani, witajcie w moim kosmosie, z tej strony kosmitka Klaudia, kochani moi piękni. Dzięki, że jesteście, dzięki, że subskrybujecie mój kosmos. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszam do zrobienia to teraz. To mi bardzo pomoże, to mnie wspiera i także dzięki wielkie, kochani. W dzisiejszej kamerce chciałam sobie pogadać trochę na temat spotkania dusz, tak, spotkania dusz i tego, co w sumie 2 tygodnie doświadczyłam i doświadczam. I to się ciągnie, powiem Wam, może nie większość z Was będzie znała, może nie będziecie znali, no ale to się dowiecie. Jest taki blog, ja już chyba o tym gdzieś wspominałam, w przestrzeni serca. Pamiętam, pierwszy raz na niego natrafiłam, to było jakieś 3 lata temu chyba? 2 lata temu, tak, może 2 lata temu na niego pierwszy raz natrafiłam. I pochłonęłam go po prostu artykuł po artykule. To był taki drugi blok, który naprawdę pochłonąłem wszystko, bo dotyczy duszy, dotyczy kosmosu, dotyczy właśnie wielowymiarowości, dotyczy reptylian, dotyczy astralu, dotyczy nas samych, naszych cieni, światła, doświadczania tu na Ziemi, po prostu sobie bycia. I tak ze mną rezonuje ta kobieta, tak? Tak naprawdę, tak na maksa, bo opisuje całą swoją przygodę z duszą, kiedy się otworzyła na prowadzenie duszy. I ten głosik, który ja słyszę, który się pogłębia, kiedy sobie zapalę, czy wezmę sobie jakiegoś psychodelika, to jest właśnie głos mojej duszy. Głos mojej duszy. Jak zwał, tak zwał. Dla Ciebie to może być wyższe ja, wyższa świadomość. Jakkolwiek chcemy to nazwać, tak? Dla mnie dusza brzmi tak bardziej przyziemnie, nie wiem jak to nawet określić. Bliżej memu sercu jest to określenie, bo wyższa świadomość, no to tak wszystko jest takie... Takie, wiecie, świadome, a dusza, no to już jest tak, dusza ma serce, to też jest energia, tak, dusza to jest energia, każdy ma duszę, ktoś może mieć akurat tak, jak ja mam, że jest na prowadzeniu duszy, że słyszy ten głosik i dusza się komunikuje już w sposób dość wyraźny. I jest to w ogóle mega dla mnie, mega po prostu wzruszające, tak, kocham to. No i tak, i wracając właśnie do tego bloga, i go tak sobie pięknie pochłonęłam i tak wszystko ze mną zarezonowało, mówię, ja też tak chcę, bo ona tam opisuje swoją 4-letnią drogę, doświadczenia, gdzie nie było łatwo też, bo trzeba oczywiście zintegrować swoje cienie. Trzeba najpierw właśnie pokochać siebie, zintegrować siebie, żeby móc później doświadczać tego całego kosmosu, tej całej wielowymiarowości i tych różnych takich ciekawych rzeczy, do których ja dążę właśnie podczas zażywania jakichś psychodelików, tak? No i miałam przerwę później z tą kobietką. Później zaczęła się mi w moim życiu magia, gdzie właśnie przez rok czasu spędzałam czas z ludźmi z Akademii Ducha. Byłam taka bardzo w magii, w rytuałach, aniołach. Wszystko się kręciło wokół właśnie magii, tak. Bębnów, szamanizmu. To był taki rok dziczenia, naprawdę fajny czas. Ale to nie było moje, tak. To już też wspominałam, to nie było moje. I znowu trafiłam właśnie na jej blog i tak znowu zaczęłam czytać, znowu wszystko ze mną zarezonowało i właśnie to jest ta droga, którą ja chcę podążać. Chcę podążać drogą swojej duszy, chcę być prowadzona swoją duszą, tym, żeby właśnie
wspierać ją właśnie na drodze, bo wiadomo, wiadomo, nie wiadomo, no, to, co ze mną rezonuje, to, że dusza tutaj zeszła po coś, żeby doświadczać, tak? Przebudziła się w tym ciele, zapomniała, że jest światłem, zapomniała, że jest duszą, że ma się połączyć z Bogiem, że jest wielowymiarowa, zapomniała tego wszystkiego i najwyższa pora się tego dowiedzieć, tak? I najwyższa pora sobie to wszystko przypomnieć. I tak, to się zaczynają już takie właśnie etapy. No ale wracając do tej kobietki, bo się tutaj, to jest dla mnie takie ekscytujące wszystko i takie, że ja mogłabym na temat duszy czytać i czytać i tak, no, mega mnie to ekscytuje, naprawdę mega mnie to ekscytuje. I umówiłam się na sesję z tą kobietą. To było w czerwcu, kiedy ja się zapisałam i wolny termin był dopiero na 20... Kiedy miałam tą sesję? 25 sierpnia. Więc ja czekałam prawie 3 miesiące na spotkanie właśnie z tą kobietą w celu dowiedzenia się czegoś na temat mojej duszy, bo właśnie Sylwia, ona wchodzi w przestrzeń, w energię, spogląda, co tam nasza dusza porabia, gdzie jest, w jakim jest punkcie doświadczania i bo jak w ogóle powiem wam, ja już 15 minut przed sesją, to ja już po prostu przed komputerem podekscytowana, już taka mówię, kurde, w końcu się doczekałam tego momentu. I jak tylko weszłyśmy na wizję, to ja się od razu popłakałam. Och, norma, nie? Popłakałam się, poszły łzy. Nawet nie wiem czemu. I no i sesja w ogóle, wiecie co, powiem wam tak, że ja nigdy nie zapisałam się na żadną sesję. Robiłam zawsze wszystko sama, sama się uczyłam, sama próbowałam się tam uzdrawiać, nie licząc tego, kiedy robiłam właśnie kursy z integracji cieni z Malwiną Stach. To były takie jedyne warsztaty, na które chodziłam, czy to były warsztaty właśnie z Akademii Ducha, no ale to było bardziej połączone z jakimiś tam rytuałami, to też inaczej trochę, ale tu mówię właśnie o takiej sesji, gdzie ja po prostu chciałam dowiedzieć się, na jakim etapie jest moja dusza, może jakie są jej cele, jak mam sprawić, żeby była szczęśliwa, bo wiadomo, dusza to my, tak, my to dusza. To tylko nasze ciało jest po prostu sobie taki samochodzik, awatar dla naszej duszy. I no i powiem wam, moja dusza jest, bo ona tam ma jeden taki artykuł, drabina doświadczania to się nazywa. Od 0 do chyba 10 tysięcy i do 30 tysięcy to jest etap takiego doświadczania tego, gdzie jesteśmy właśnie w tych takich dolnych rejonach, energie są bardzo gęste, no jest dużo złości, irytacji, takiego po prostu sobie negatywizmu. Później 40 to już jest takie wychodzenie z tego już właśnie, jest większa integracja, no i ja jestem na 50, gdzie już właśnie, jak to tam było napisane w tym artykule, że dusza ma już swój domek, mały ogródeczek, już ma lepsze możliwości do komunikowania się ze swoim człowiekiem. I tak właśnie sobie myślę, że te wszystkie sytuacje, które się zadziewają, i te głosy, czy to, że właśnie dusza moja komunikuje się ze mną podczas snu, że te wszystkie moje dylematy, gdzie nie wiedziałam, co zrobić, co, jak, i tu nagle odpowiedź we śnie, to czy jakiś tam krótki na Facebooku, jak jeszcze wchodziłam na Facebooka, wiadomość, to dla mnie było naprawdę, i teraz czuję takie jeszcze większe połączenie z moją duszą i to jest takie fajne i takie i takie wzruszające i tak bardzo chcę
chcę w to wchodzić, no. I życzę tego każdemu, bo właśnie jak już jesteśmy na tej drodze takiego przebudzenia, bo to można powiedzieć, dusza się przebudza wtedy, tak? Ona się przebudza do tej swojej boskości, do tego, przypomina sobie, kim jest, tak? Że jest tym światłem i... No i najwyższa pora zintegrować, tak? Zintegrować te cienie, to, gdzie gdzieś tam zakopaliśmy, skrywamy gdzieś tam, kurczę, daleko w nas i najwyższa pora to właśnie odkryć, zintegrować, ukochać, bo tylko dzięki temu możemy wzbić się do światła, tak? Bo samym światłem możemy sobie być, tak? I być sobie pozytywni, cieszyć się i super, jest tak pięknie, później nagle przyjdzie jakieś trudne doświadczenie i zakopujemy, nie? Ono się nie wydarzyło, jest okej, a później nagle będzie takie buu i trzeba będzie się, kurczę, pozbierać, nie wiadomo z czego. Także, no, fajnie sobie to wszystko zintegrować i powiem wam, bo to było... Ja tam sobie z nią rozmawiałam i wyszło, co wyszło. Ona mówi do mnie: no mów, twoja dusza się chce wygadać. Nie, ja tak, kurczę, mówię, no ale co ja mam mówić? I tak, no i tak nagle do mnie przyszło właśnie to, że ja się nigdy nie czułam taka kochana w rodzinie, że zawsze było coś nie tak. Zawsze gdzieś tam właśnie... Czy jak byłam młodsza, to coś zawsze źle robiłam, zawsze była po prostu ta krytyka z każdej strony i gdzieś tam się programowało, także no, że jest po prostu ze mną coś nie tak, tak? I te niekochanie siebie i doświadczanie tej, kurczę, czy tej zdrady chłopaka, to gdzieś tam się zakodowało, czy czegoś innego, czy nawet takie, kurde, kiedy inni ludzie nie potrafią dać tej miłości drugiemu człowiekowi, tak? Nie potrafią dać miłości dla zwierząt, tak? Choćby to złe traktowanie dla zwierząt. Ja to kiedyś, ojejku, ja to tyle kiedyś to dużo oglądałam, tych właśnie takich smutnych filmików. Serce mi w ogóle... Och, jak mnie serce bolało, że jest tak źle na tym świecie. No. Ale to jeszcze było kiedyś, gdzie... się skupiałam właśnie na tych takich niefajnych rzeczach i moja dusza po prostu jeszcze bardziej cierpiała. No i tak właśnie do mnie przyszło i ona mi powiedziała, że moja dusza właśnie, że jest bardzo wrażliwa i na tą całą krzywdę, na krzywdę swoją i na krzywdę tego, co się zadziewa na świecie. Chciałam się płakać. Sorry. W sumie nie, sorry. No. Czemu nie? Czemu nie płakać? Płacz jest oczyszczający. No. Ale właśnie... Zawsze tak... Wydawało mi się, że jak podmucham, to nie będzie widać. No, po prostu na tą krzywdę taką, tak? Krzywdę... Powiedzcie coś śmiesznego! Może przestanę płakać! Tak, na tą krzywdę taką... Czy choćby mamy ziemi, tak? Mamy ziemi, niedbanie o planetę, niedbanie o naturę, niedbanie o drugiego człowieka. Niedbanie o zwierzęta. No. Gdzieś tam ta moja dusza wrażliwa na takie rzeczy. No, na krzywdę. Także, no, dobra. No nieważne. Nie będę już tutaj mówić o krzywdach, bo będę więcej płakać i płakać. No i tak sobie trochę popłakałam, jak rozmawiałam z nią. No i ona robi takie coś.
możesz wierzyć, nie wierzyć, ze mną wszystko to rezonuje i uznaję to za prawdę, że dusza przechodzi do po prostu do energii źródłowych, gdzie się jakby ładuje źródłową energią, a później schodzi z powrotem do człowieka, już trochę naładowana i będzie lepsze przewodnictwo, tak? No i pięknie, później sobie jeszcze z nią porozmawiałam. Fajna kobieta, naprawdę fajna kobieta, fajna duszyczka. Chciałabym w ogóle mieć właśnie takie osoby wokół siebie, takie dusze, które są po prostu w przestrzeni serca, które są kierowane sercem, miłością dla drugiego człowieka, dla mamy ziemi, dla zwierząt. Kurczę, no bo o to chodzi, no. Trzeba być dobrym dla siebie i dla innych, no. No ale to też wiem, że to po prostu takie doświadczenia, nic nie jest złe, nic nie jest dobre, też sobie to próbuję tłumaczyć, że żadne doświadczenie nie jest ani dobre, ani złe, po prostu jest jakie jest, tak, jest jakie jest, to my tylko po prostu naklejamy etykietkę, coś jest złe, coś jest dobre, no, to my po prostu cierpimy przez samych siebie. Kurka, powiedzmy, no ale no nic. No i później skończyłam z nią rozmawiać i 7 września dusza miała zejść do ciała, bo według właśnie Sylwii, ona tam jest dużo właśnie, ona jest gdzieś już tam na jakimś poziomie, odczuła tą swoją wielowymiarowość, przepracowała już siebie i jest po prostu w tych takich źródłowych energiach, blisko Boga. No i tak wszystko pięknie opisuje na tym swoim blogu, także dla tych, którzy są zainteresowani poczytaniem sobie trochę na temat duszy i tego wszystkiego, jak ona to widzi, jest to naprawdę zachęcam. Bo ja czytam drugi, kolejny raz, bo dużo przegapiłam, dużo przychodzi znowu zrozumienia. No i właśnie 7 września dusza miała zejść do ciała, a bo właśnie miałam to powiedzieć, że dusza jest tak jakby, ona jest, tak, ona jest, bo jesteśmy wszyscy połączeni, no tak, wszyscy jesteśmy z sobą połączeni, no ale tak jakby można patrzeć na to, że każdy ma tą swoją odrębną duszę, każda ma inne doświadczenia, każda jest w innym celu. Są dusze, kurcze, które przychodzą tutaj jako lightworkers, którzy mają jakiś cel, jakąś misję. Może się w różnych, kurcze, różnie się może przedstawiać i jedni będą nauczycielami, inni będą uzdrawiać energią, inni będą pracować ze sztuką, uzdrawiać sztuką, dźwiękami, czymkolwiek, tak? Oby jak nas więcej było! Tych, którzy chcą właśnie tego dobra dla wszystkich i tego, no, tego światła i bliskości z Bogiem. No, ale wracając do tego właśnie 7 września, dusza miała zejść do ciała, bo tak kurczę, gadam. I powiem Wam, 7 września obudziłam się, to oczywiście było już takie, wiecie, takie, jak to będzie, bo ona powiedziała, że może będzie tak, że ja odczuję to, tak? Więc 7 września już tak, kurde, obudziłam się rano, czuję w ogóle tak, to już mówiłam, to wtedy mówiłam, że to chyba było zatrucie, ale to chyba nie było zatrucie. Że czuję, nie jestem głodna, nie mam apetytu, poćwiczyłam sobie jogę, zjadłam właśnie tego melonka, i mnie tak zmuliło na maksa, mówię, na tej kanapie spałam, że nigdy w życiu ja się tak nie czułam. Jakby mi ktoś w ogóle wziął energię i taka ociężała, i tak leżałam, i tak nie wiedziałam, o co chodzi. I mówię, kurde, no, ani w ogóle biegunki, ani nic. Rano w ogóle sobie zrobiłam porządną kupę, że tak powiem, dla tych, którzy mają takie, nie gadać tu o kupie, to jest normalne, tak, więc to nie było żadne zatrucie, bo chyba po zatruciu są biegunki. I no i powiem Wam,
Nie wiedziałam, co to jest. Nie wiedziałam, co to jest. Na drugi dzień było lepiej. Później na trzeci dzień też, ale dalej czuję tak jakby... A w ogóle wczoraj to było? Czy to przedwczoraj? Pamiętam, nagrywałam się Jolce. Mówię, że boli mnie serce i właśnie odczuwałam tą krzywdę taką. Tak mi było źle na sercu. Ale już nie będę płakać. Źle na sercu z powodu właśnie tej krzywdy i tego, jak jest na świecie. I czemu się tak dzieje? I nie tak miałam takie... Czemu? Czemu ludzie tak się zachowują? I miałam takiego wkurwa. Też Ani się nagrywałam. Mówię, mam wkurwa na ludzi. Po prostu mam wkurwa na ludzi, że nie mogą być dobrzy dla innych. No. I nie wiedziałam, o co chodzi. I tak później mówię, napiszę do tej kobietki, czy po prostu zejście do ciała, zejście duszy do ciała, czy może się objawić fizycznymi takimi właśnie dolegliwościami, bo to nie było normalne. Więc ona mi napisała, że jak najbardziej może się tak stać. No i jakoś mi tak zeszło. Później, kurczę, zaczęłam, wiecie co, czytać na temat ataków energetycznych. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. W ogóle nie będę o tym mówić. Nieważne. Nieważne. No i tak właśnie dzisiaj mam taką radość istnienia i tak się inaczej czuję. Czuję, tak jak już mówiłam, nie mówiłam. Czuję się taka lekka, a zarazem taka uziemiona i wszystko, co robię, to robię teraz z myślą o duszy, żeby jej sprawić przyjemność i żeby po prostu się prowadzić, tak, żeby dać prowadzić się swojej duszce i tego, po co ona tu przyszła, dlaczego wybrała akurat właśnie moje ciało i moje doświadczenia i pomóc jej w integracji cienia, ukochania tego wszystkiego, co boli. Właśnie po to, żeby można było się złączyć ze światłem, z Bogiem, żeby doznać, poznać tą wielowymiarowość mojej duszy i doświadczać kosmosu, wszechświata, tego, czego tak naprawdę chcę gdzieś tam w głębi, no, tego, gdzie moja... Czuję, że moja dusza tego też pragnie. Ona już pragnie tych wszystkich, kurczę, doznań kosmicznych. W końcu kosmitka, nie? Może moja dusza jest kosmitą? No, także to chyba tyle, kochani. Tak sobie chciałam pogadać na temat duszy, na temat tego blogu. Myślę, że będzie też coraz więcej właśnie też takich filmików o duszy, bo to ze mną rezonuje, tak? No, to ze mną rezonuje. I taki nasz wszystkich cel. Tylko jeszcze nie wszyscy się wybudzili z tego snu. Niektórzy się wybudzili w połowie, że już coś tam gdzieś tam świta. No, zaczyna się od teorii spiskowych, że coś jest nie tak na tym świecie. Coś jest nie tak. Od tej całej kontroli, kto nami rządzi, kto nami kontroluje, od reptylian, od obcych cywilizacji. Od tego się zaczyna właśnie chyba takie wybudzenie, przynajmniej od tego się u mnie zaczęło, że coś jest nie tak. No i prawo przyciągania, nie? Że prawo przyciągania działa. No kurczę, tyle tego jest. W ogóle zamówiłam sobie dwie nowe książki, Transferring rzeczywistości, nie mogę się doczekać, aż mi przyjdą. Dobra, kochani, to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i gorąco. Do usłyszenia w następnej kamerce. Pa! Namaste, namaste. Kocham Was wszystkich. Pa!